Siemaneczko! Witajcie na kanale podróżnicy.pl. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zostawcie suba i lajka. Trafiliśmy do miejscowości Ruciane Nida i pokażemy Wam, co możecie tutaj zobaczyć i jak spędzić miło czas. Lecimy, zapraszamy na ten odcinek. Wbijajcie. Chatka wygląda w ten sposób. Od wejścia wbijamy. Tutaj sobie Borcio. Leży Boro, 100 lat, bo 100 musicie... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Boro, macie urodziny. Tak, 17 dokładnie. Dobra, dokładnie tu wbijamy. Siemanko. Tu jest kuchnia. Kuchnia z lodóweczką. Fajnie wygląda, naprawdę. Ładna jest łazienka. Łazieneczka. To jest nasze lokum na ile? Na 3 dni, nie? Na 2 noce, tak? Tak. Elegancio plus sypialenka. Raz jasno, raz ciemno, no cóż. Jest szafa. Pyk. No tu jest Halinka. Patrzcie, tak, patrzcie, co ja tu mam. To jest dzisiaj punkt wieczoru. Wieczoru, tak. Najlepszy punkt właśnie wieczoru. Zapłaciliśmy tutaj za dwie osoby, bo tak nam pani policzyła. 170 zł za dobę, tak kochanie? 510 za 3 doby. No. 510 za 3 doby. I wrzucimy Wam w linku tutaj pod filmem namiary na to miejsce, jeżeli będziecie chcieli do Rucianego przyjechać. Widok z okna mamy taki, czyli w sumie wiecie, po prostu blokowiska, nie? Bloki. Widać bloki jak na blokach i tyle, no. Ale tutaj jest duży krzyż z Jesusem. W końcu to jest jego święto, nie? Wielkanoc. Także, a my idziemy szukać restauracji. I trochę posiedzieć, zjeść coś dobrego z młodym tutaj na urodzinki jego, pobiesiadować. A więc nasze mieszkanie zlokalizowane jest na osiedlu numer 1. No i zobaczcie, przypomina mi to trochę, nie wiem, Jaroty w Olsztynie. Każde blokowisko praktycznie w Polsce podobnie wygląda. I tutaj zaczynamy swoją przygodę z Rucianem. Idziemy do restauracji. Tak, idziemy do restauracji, tak jak Wam z chaty mówiliśmy. Zamówimy coś pysznego, co zjemy. Bo on powiedział, że zamawia coś najdroższego. Tak, żeby nam po kieszeni. Jego urodziny i on musi coś najdroższego zamówić. I po kieszeni żarcik, przywalić żarcik. Tutaj stary. Tak. No. To był żarcik. Żarcik to był? Tak. A co, schabowiec jakiś, co wiesz, że na urodziny? Zobaczymy, co będzie w menu. Pizza jest też, a ty jesteś pizzożercą, nie? Ale dzisiaj chyba nie mam ochoty na pizzę. Tutaj jakieś... Chyba coś tu było więcej. O. Lokalnego artysty pewnie. Coś to było więcej, ale... Chyba już nie jest. Dobra, tu idziemy. Idziemy. Dobra, Borow wcale nas tak nie naciągnął, bo wziął schaboszczaka z frytkami, więc nie jest tak źle. Nie, Luki? No, ale dobre. Ja wziąłem sałatkę z kurczakiem. No, tutaj niedaleko od naszego bloku znaleźliśmy restaurację Salito. Zjedliśmy po schabowym, Monia sałatkę. Wszystko bardzo dobre. Właściciel bardzo miły, także wbijajcie i zajadajcie. Ceny spoko. Te biznesy. Tak, właśnie rozmawialiśmy z właścicielem, że poza sezonem jest ciężko, nie? Wiadomo, jakieś tam chrzciny i tak dalej, ale wiadomo, utrzymać taki lokal to jest wyzwanie. Także wbijajcie i pomagajcie. Patrzę sobie tak na tą chyba wysepkę, to jest, tak mi się wydaje. I tak sobie marzę, żeby sobie tam popłynąć właśnie. Z namiocikiem, wiecie, jakimś kajaczkiem, tam się rozbić na noc. Fajna sprawa, nie? Jak myślicie? Jesteśmy nad jeziorem Nickim. Od nas to jest jakieś 600 metrów od miejsca, w którym mieszkamy obecnie. Fajnie jest, jest cieplutko, naprawdę, kurczę. Super opcja. Ptaki słychać, wiosna idzie. I dobrze, bo już chyba wszyscy mamy dosyć zimy, nie?
to się schowało pod daszkiem ekipa podróżników, no bo zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, to jest jasno, ale poczekajcie, zaraz wam ściemnie. No zobaczycie, jak się uda. Ostro leje, może to będzie bardziej widać. O, tu widać. Złapał nas deszcz. Mamy pod daszkiem. Ulewa, zimowo-wiosenny. Ale chociaż z pięknym widokiem na jezioro Niskie. Nie, no już ustało. Starszy schował aparat. Chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, jak jest pięknie dzisiaj. Mam nadzieję, że później nie spadnie deszcz. Ale jest cudownie, naprawdę. Słoneczko świeci, ptaszki w ogóle, full ptaszków tutaj na drzewku siedzi i tak śpiewają pięknie. Otworzyłam trochę okno. Tam już jakieś rozmowy poranne. Widzę, pan z panem rozmawiają. Tutaj w ogóle rower. Kiedyś miałam taki rower. Co to jest? Wigry? Coś w tym stylu. Nie, to chyba jeszcze starsze niż Wigry. No, także zapowiada się piękny dzień i mam nadzieję, że tak zostanie. Jako, że jestem rannym ptaszkiem, to już oczywiście przygotowałam śniadanko dla nas. Chłopaki jeszcze chrapią, a ja tutaj już przygotowałam właśnie jedzonko i idę umyć głowę i będę ich wtedy budzić. Przyjechaliśmy do parku w Kadzidłowie. Jest to od Rucianego gdzieś tam 16 km. 16 km. 16 km. Siemano, z Kadzidłowa, z parku dzikich zwierząt. Tak, byliśmy już tu kiedyś, ale przyjechaliśmy jeszcze raz fajnie sobie pochodzić. Pogoda nam się trafiła. A jeżeli chodzi o sam park, to jego początki sięgają 87 roku. Został założony przez doktora Krzywińskiego. Kurde, tak. Doktor. Doktor nauki. Tak, ale nie wiem. Ale doktor zoolog? Możliwe. Ale najpierw była tutaj ferma jeleniowatych, a dopiero później tak naprawdę oficjalnie od 92 zaczął działać właśnie ten park. Widzę tam, że 20 lat minęło, więc no może wcześniej nie działał. Od 92, no tak. Tak, no tak, tak. To już 23... Nie, dobrze. 23. O Jezu, co z matematyką to na bakier? Muszę, o Jezus Maria! Muszę karkurator kupić synowy. Karkurator. Dobra. Ruszamy? Zaraz ruszamy o 13, bo kasa jest... Tak, pogoda nam się trafiła mega, naprawdę jest wiosna wreszcie przyszła. Przypomina mi się od razu tutaj wielki hit Marka Grechuty. Wiosna, 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 kto ty? Ale nie będę śpiewał wam więcej. Za niego wstydzę. Nie, wstydź się, dlaczego się wstydzisz? Żartuję, żartuję przecież. Moim oczom ukazała się łąka, na której są lejenie. Ale jakieś Borys chyba... kiedyś mówił lejeń, właśnie, nie zawsze. Ale takie to są chyba jakieś te milu czy coś, nie wiem, nie są, białe są. No tu nie będzie widać z daleka, pewnie później wam z bliska pokażę. No już grupa wraca jedna, więc zwolni nam. Polskiego biologa ze Słańca na Sybir. Otworzono go w 1992 roku przez pana doktora Andrzeja Krzywińskiego. Ma on na celu pokazanie, jak i zapoznanie zarówno naszych rodzimych gatunków, jak i także tych z Dalekiego Wschodu. No i jeszcze zanim będziemy zaczynać, to że tak powiem, muszę państwu troszeczkę bilety zniszczyć przed wejściem. Ten z wilków, jak widzicie, podszedł całkiem blisko. Ale piękne zwierzaki. No nie mam tyle obiektywu, więc go nie zdejmę stamtąd. Jest tutaj 10 wilków w tym parku, także fajna sprawa zobaczyć na żywo, no nie? Wilk szary. I'm here to hold your hand.
Gruszka. Chodź, dasz się pogłaskać, Gruszek? Gruszka pogłaskać się nie da. To nie jest kilkuletnia córka przylepy. Ona zawsze jest przy ludziach, ale głaskać się nie daje. No to jest Daniel. Ładne poroże ma, co? Znaczy zapewne odejdzie jakby. Jak widzicie, przylepa nie ma problemu i chodzi wśród ludzi, daje się pogłaskać. Przylepka, przylepka, dasz się głasnąć? Marchewką będzie łatwiej ją pogłaskać. Dzięki. Boro, Boro, chodź, masz marchewę. Już pan mi marchewy pożyczył, żeby podeszła do mnie. Dokładnie. Siemka. Zobaczcie, jakie fajne centki ma. Przepraszam. Siemka, owieczko, chodź. A mieszkają z nimi prześmieszne kury czubatki, jak i jedna kura nioska, gdzie możemy powiedzieć, że niektórzy koledzy z czubatek to pankowcy, wnioskując po ich fryzurach. Już teraz nie ma panków. Zmierzchłe czasy. O, ten jak... No tu do tego kolegi nie polecam za blisko podchodzić, bo lubi dziobnąć. Mamy tutaj pięknego żurawia białoszyjego, znanego także jako daurski. Zamieszkuje on Chiny, Mongolię, Rosję. Jest tam w czerwonej księdze. No a tu mamy wybieg jeleni Milu. Chińskie jelenie, których też jest tam jakaś niewielka ilość na świecie, pan mi mówił, już nie pamiętam. Ile ich jest na świecie? Gdzie ten pan? Pochodzenia chińskiego, no niestety w XIX wieku w naturze całkowicie wyginęły. Całą ich populację odbudowano z kilkunastu osobników, które przeżyły w niewoli. No niestety nie udało nam się zjeść w oberży pod psem z tego względu, że nie zrobiliśmy rezerwacji. Pani powiedziała, że coś na szybko, zupkę, 20 minut. Nie, no to jedziemy gdzieś do Rucianego, coś zaraz znajdziemy i opitolimy, nie? Kochanie? Szkoda, jestem zawiedziona. Ja strasznie. Też, bo podobno żarcie dobre tu mają, ale cóż, no tak musiało być widocznie, no, tym widocznie razem. Tak, innym razem po prostu. Tak jest. Jesteśmy w Słowiczówce, Mazury od kuchni, taka restauracja. Zobaczcie, jak ładne menu. Piękne menu i ma bardzo dobre opinie, bo w sumie ponad 1300 opinii i 4,8 wychodzi, nie? Tak, z zewnątrz piękna witryna, was wita. W ogóle tutaj wystrój też jest taki bardzo przyjemny. Cieplutko, fajnie, bo dużo drewna. Udało nam się wcisnąć. Tak, i czekamy na jedzenie i zobaczymy. My zamówiliśmy z Monią jakąś tam pierś. Nie jedziemy, nie jedziemy. Nie, ty przecież klopsy zamówiłeś indyka. A, no w końcu tak, bo Boro wziął cielęcy, jakiś tam kotlecik, nie? Z jajeczkiem sadzonym, coś tam, Monia pierś. A ja wziąłem kotlety indycze, jakieś z indyka. Nie wzięliśmy żadnych mazurskich dań tym razem, bo jakoś mam ochotę na coś innego. Jesteśmy w Łukcie. Jesteśmy w Łukcie, tak. Restauracja jest w Łukcie i zaraz jak przyjdą dania, to wam pokażemy, zobaczymy. No, opinie ma świetne, więc spodziewamy się czegoś fajnego. A wiecie, z czego Łuk to słynie? Z kajaków. Ogólnie tak, wszędzie tak możecie włożyć kajaki. Przyszły moje indycze, kotleciki. Zobaczymy, jak będą smakowały. To wam na koniec opowiem. Tutaj jest sałata ze śmietaną. A Monia, jak wygląda pierś. Pierś z sosem z gorgonzolą. Kopytka. Ale pachnie twoje, ale moje też świetnie pachnie. No i mi ładne talerze. No pięknie. Dawaj, dawaj. Bora kotlet cielęcy z jajeczkiem sadzonym i mizeryjką. Ja z Borem uwielbiamy mizeryjkę. No ja też lubię, a pachnie ładnie.